Lokalna grupa rybacka Wielkie Jeziora Mazurskie powstała w 2009 roku. Od tego czasu działa na rzecz rozwoju regionu, aktywizacji jego mieszkańców i uatrakcyjnienia lokalnej turystyki. Wdrażamy lokalną strategię rozwoju. Jesteśmy jedną z dwóch grup, które wdrażają strategię dwufunduszową, czyli program operacyjny Rybacko i Morze oraz program operacyjny Rozwój Obszarów Wiejskich. PROW tak zwany. Robimy oczywiście niezależnie od tego mnóstwo różnych innych projektów. Grupa realizuje projekty z konkursów ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego, a także z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. Podróżując krainą Wielkich Jezior Mazurskich możemy natrafić na wzmianki o questach przygotowanych przez lokalną grupę rybacką. Czym właściwie jest questing? Forma zabawy. Poznajemy dany region, jego zabytki, przyrodę dzięki wytyczonym wcześniej ścieżkom questingowym. Stworzyliśmy 9 ścieżek questingowych na obszarze działania naszej lokalnej grupy rybackiej. Z pomocą Fundacji Questingu z Bałtowa powstało 9 questów na terenie 9 gmin. Questy przygotowały wspólnie 3 lokalne grupy działania: LGD Krzemienny Krąg, LGD Łączy Nas Kanał Elbląski i LGR Wielkie Jeziora Mazurskie. Ten nasz obszar, na którym my funkcjonujemy, czyli 9 gmin, 2 powiaty, ma wspaniałe walory do tego, żeby spędzać tutaj czas aktywnie. Questing to właśnie jest ta forma odpoczynku, która pozwala na to, żeby to zrobić aktywnie, z przyjemnością, przy tym poznać zasoby kulturowe, poznać obszar tego naszego działania. Lokalna grupa rybacka na ten projekt przekazała 331 tysięcy złotych. Łączna kwota przeznaczona przez wszystkie grupy wyniosła zaś 396 tysięcy złotych. Krainę Wielkich Jezior zwiedzimy na piechotę, rowerem i, to nowość, housebotem. Wspaniała jest to współpraca głównie z naszą tutaj już od wielu, wielu lat grupą, lokalna grupa działania Łączy Nas Kanał Elbląski, bo jesteśmy od początku z nimi, odkąd wdrażamy w ogóle strategię 2006 roku, działamy jako Związek Stowarzyszeń LGD9, natomiast nowa lokalna grupa działania Krzemienny Krąg, dopiero ją poznaliśmy. Oni mają przepiękne wzorce questingów, po to pojechaliśmy tam, oni są liderem, myśmy się od nich uczyli. Podczas questów prowadzą nas specjalnie przygotowane ulotki z wierszowanym tekstem. Narrator podpowiada, w jaki sposób dostać się do skarbu. Wskazówki znajdziemy również w wersji elektronicznej, pobierając aplikację Questing na nasz telefon, co w przypadku, gdy ktoś chce jednak wybrać się w podróż z tradycyjną papierową ulotką. Quest wodny nosi tytuł Nad Świętym Jeziorem. Ma on swój początek w miejscowości Ogonki, początek jak i koniec. Zaczynamy na jeziorze Święcajcy. Niestety nie mamy możliwości dopłynięcia do Mamr, ale brzegiem płyniemy kierowani wskazówkami, płyniemy poznając miejsce, lokalne tradycje, zwyczaje. Lokalna grupa rybacka swoją siedzibę ma jeszcze w Węgorzewie. Już niebawem przeniesie się jednak do miejscowości Ogonki, gdzie powstaje nowy budynek z przestrzenią biurową, pomieszczeniami animacyjnymi i tarasem z widokiem na jedno z piękniejszych mazurskich jezior.